A więc tak wygląda mój serwer. Tak wyglądają moje maszyny. Klatkuję jak nie wiem. Ale to było spodziewane. Tak jak już wcześniej mówiłem, ja się tego spodziewałem. No i ktoś po prostu sobie zrobił żart. Każdy mógł dołączyć na ten serwer. Ktoś dołączył i sobie zrobił to, co tutaj widzicie. Włączył tutaj spawner. Miałem lagi, musiałem powybijać trochę slajmów. Entities to jest po prostu ponad normą. Sorry, no 700 entities to nie jest normalna ilość. No naprawdę bardzo mi szkoda. No i większość z was nie będzie tutaj zadowolona, ale to niestety koniec. Ja chciałem zrobić coś dobrego. Chciałem właśnie dobrego coś dla ludzi zrobić. Ja bardzo lubię Feed the Beast. Chciałem, żeby inni ludzie też polubili. W sumie jeszcze o tym pokoju. Jest ten pokój był. Ten pokój, ten taki hall czy coś, on był dla ludzi, żeby na przykład ktokolwiek nowy, który przyjdzie na ten serwer, co nie, żeby miał łatwiej. Nawet tutaj możecie sobie zobaczyć, zmieniłem sobie ustawienia na. Zaraz to się wczyta. Tutaj nawet widzicie, ładne schody są. Spawn jest mniej więcej tutaj. O tym nie będę mówił, bo to już w sumie skończony plan. Tutaj jest gdzieś mniej więcej spawn. Także ktoś sobie po prostu idzie i ma dostęp od razu do maszyn. Pójdzie gdzieś tam pokopać czy coś. No wiecie, mam nadzieję, że wiecie, że jak to wyglądało i tak dalej. Tu Obsidian Pressure Plate. No super. O, zespawnowały się. No super. Niestety to nic nie pomaga. Co mam wam do powiedzenia? To, co mam do powiedzenia, myślę, że już tak praktycznie nie ma nic do znaczenia i tak dalej. Koniec. Koniec z YouTube'em. Dla mnie. Nie ma sensu to grać. Musiałbym. Jest koniec. Dlaczego? Właśnie a propos tamtej budowli. Wyszło niestety tak, że chciałem sobie włączyć serwer, mówię, że bo generalnie skończyłem już pracę, a czy w sumie to były takie kursy, no nieważne. I powiedziałem sobie, że no jak skończyłem, no to w sumie można by zacząć w Minecrafta grać, co nie? No i puściłem serwer i okazało się, że serwer mi skasowali. Wbudowałem to, to całkiem inaczej wyglądało. Moim zdaniem o wiele lepiej niż tym razem. Wbudowałem sobie coś takiego, no i niestety przez błąd właśnie serwera, w sumie dzwoniłem tam do nich i oni sami nie wiedzą, co się dokładnie stało, ale skasowali mi serwer z jakiegoś dziwnego powodu. Tak więc musiałem to odbudować, tak jakby dwa razy to zbudować i wszystkie te bloki, jak widzieliście, to no, troszeczkę mi to zajęło zrobienie tego. Także no, niezbyt łatwo coś takiego zrobić. I wyobraźcie sobie, że teraz, żebym ja mógł sobie od nowa grać sobie na tym serwerze, muszę wczytać ostatniego backupa, co jest moim zdaniem beznadziejne, bo musiałbym wszystko od nowa robić. Czyli mniej więcej jestem dzień w tył, a że ja nie będę tego robił, bym się tego nie chce robić. Po prostu kończę z YouTube'em. Najprościej na świecie kończę z YouTube'em. Może kiedyś wyjdą jakieś serie z, nie wiem, jakiegoś tam, czegoś tam. Nie wiem, na pewno to nie będzie już Minecraft. Z Minecraftem już kończę, nie chce mi się w to grać. Tak jak już mówiłem, straciłem ochotę. Myślałem, że wyjdzie dobrze, myślałem, że można zaufać ludziom. Chociaż szczerze wam powiem,
Ale to w sumie już mi nic nie zależy, bo co mi tam, i tak już kończę z YouTubem. Róbcie sobie co chcecie, hejtujcie i tak dalej. Ale moim błędem było to, że zacząłem nagrywać po polsku. To był naprawdę duży błąd. Polacy to są naprawdę wielkie żmije. To są naprawdę, to jest podły naród. Mówię to z szczerością. Wiem, że od czasu do czasu zdarzają się naprawdę mili ludzie, ale większość Polaków jest naprawdę niefajnymi ludźmi. Możliwe, że tutaj jest naprawdę duża różnica i dlatego ja tak myślę, taką mam opinię o Polakach. Ponieważ tutaj Irlandczycy to są naprawdę przemili ludzie i naprawdę, no, można by powiedzieć, że oni powinni nas nienawidzić, w sensie, że Polaków, bo my tutaj przychodzimy, masa jest nam, zabieramy im pracę i tak dalej w Irlandii, ale oni naprawdę, znaczy, gdyby Irlandczycy byli Polakami, na pewno by tak było. I by, wiecie, Irlandczycy przyjeżdżali do Polski, nie? No to Polacy by po prostu, no, nienawidzili ich, co nie? Ale Irlandczycy, no, dają sobie z tym radę. Nawet powiem szczerze, że lubią Polaków. Także naprawdę wielki szacunek dla Irlandczyków. Naprawdę uwielbiam ten kraj. No a Polska, zawsze jakoś tak miałem, no, dziwną opinię o Polsce. Nie mam dobrych wspomnień z Polski. No naprawdę, niemili ludzie. No i w sumie, no, widać. Ja zresztą w poprzednim filmiku obiecałem i tak jakby ostrzegłem, myśląc, że, wiesz, no może mi się trafią jacyś dobrzy ludzie, że wiecie, że, no, nie będzie takiego czegoś, co nie. No ale no, czego ja się po Polakach spodziewałem, co nie. Ktokolwiek to zrobił, no gratulacje. W końcu jestem wolny od YouTube'a. Nie muszę już nic nagrywać. Chociaż w sumie to szkoda mi trochę było, bo miałem naprawdę wiele fajnych planów. Ale nie szkodzi, przecież mam jeszcze drugi język. Mogę nagrywać w drugim języku i mam już nowy kanał, na którym będę nagrywał. Będę zaczynał od początku. Ale ja, tak jak już kiedyś, może nie wiem, czy wspominałem to, czy nie wspominałem, ale i mi jakoś nigdy nie przeszkadzało mieć mało subskrybentów. Nie wiem, dlaczego na YouTubie jest taka wielka rządza, że kto ma więcej subskrybentów, to jest lepszy. Moim zdaniem, jeżeli ktoś, powiedzmy, złapie, niech to będzie czterech do 5 subskrybentów, takich, którzy praktycznie cały czas będą coś oglądać. Moim zdaniem nie robi to różnicy, czy, wiecie, czy to będzie, nie wiem, 2000 subskrybentów, czy 4 subskrybentów, którzy cały czas oglądają. Moim zdaniem, no wiecie, ważne, że ktoś ogląda, co nie? Także ja raczej nie będę miał z tym problemu, żeby się przenieść. Nie będę, oczywiście, nie będę wam mówił, jaki kanał to jest. Nawet nie szukajcie, nie znajdziecie. No i w sumie, no nie wiem, tyle. No, trochę taka pogadanka. Szkoda mi, naprawdę, bardzo szkoda mi tego serwera, ale tak jak już mówiłem. Może go kiedyś reaktywuję, ale na pewno już nic z tego nie będę oglądał, na pewno nie będzie prywatny. Prawdopodobnie może nawet będę na singlu w tym serwerze grał i to już sam dla siebie, zero YouTube'a. Tak to widzę. Jak na razie. No, nie wiem, no. Niektórzy z was, ci co na z YouTube'a, miło was było poznać, niektórych, ci co tam komentowali i tak dalej, no i to i tak już padło.
Sorry, Gargamels, ale i tak koniec serwera. Zresztą Gargamels, miałeś farta. Jeszcze takie ostatnie coś, z czego jestem dumny. Jak widzicie, irlandzka flaga. Jestem dumny, że irlandzka flaga została nienaruszona. Z tego jestem dumny. O. Także to by chyba było na tyle. Naprawdę, zawiodłem się troszeczkę i trochę w sumie teraz tak. No smutno, no smutno mi się rozstać w sumie z tym serwerem. Już naprawdę nie chce mi się w nic grać, naprawdę. A taką miałem fazę, tak chciałem grać, naprawdę. Ile ja w Minecrafta nie grałem, tak naprawdę. Nie to, że grałem, tak zagrałem godzinkę czy pół godzinki, tylko tak naprawdę pograć sobie z 4 godziny miałem, naprawdę miałem tak na to ochotę. No i wyszło jak wyszło. Nie wiem. Czego się po Polakach spodziewać, co nie? Zresztą ja już to mówiłem w odcinkach, ja się tego spodziewałem. No, chciałem wam to powiedzmy udowodnić, że to tak wyjdzie, jak wyszło. No. No nic. I w sumie jeszcze takie coś chciałem wam powiedzieć. Zauważyłem też, Polacy są bardzo niewyrozumiali, jeżeli popełni. Ja często się z tym spotykam, popełnię jakiś błąd na YouTubie, źle napiszę. No. Generalnie jestem dyslektykiem. W szkole podstawowej przeniosłem się do Irlandii, także nie zaznałem tego języka tak jak większość z was. No i tak jak już mówiłem, dyslekcja zbytnio nie pomaga w tej całej sytuacji. Naprawdę byłem słaby z polskiego, nigdy mi dobrze z polskiego nie szło. I jeżeli ja popełnię jakiś błąd, to od razu jest rage na YouTubie. To jest coś, co Polacy powinni moim zdaniem zmienić. Nie wiem, być bardziej wyrozumieli i tak dalej, bo to jest naprawdę, no. No co ja zrobię, że nie umiem pisać po polsku? No, nic nie mogę na to poradzić. A się i tak w sumie cieszę, że chociaż mówić umiem, bo chociaż mówić umiem, no, umiem tyle, co umiem, co nie? Może to nie jest jakaś mowa perfekcyjna, to nie jest perfekcyjny polski. No ale coś tam umiem gadać, co nie? Jeszcze. Nie wiem. Różnie może być, no. Chciałbym znać polski dalej. No ale wiecie, to różnie bywa, no. Także, no. Naprawdę. Zmieńcie to, starajcie się. Jeżeli ktoś popełni błąd, to nie zawsze oznacza, że ten ktoś ma 6 lat. Czasami to mogę być ja. Na koniec jeszcze wam rzucę klipy, które normalnie miałbym w odcinku, który miałby wyjść. No nie wiem, może jakbym dzisiaj siadł, to bym go pewnie dzisiaj nagrał, ewentualnie jutro. Tak, żebyście mieli odcinek. No, ale wyszło tak, że dzisiaj, albo raczej mogę powiedzieć, że nigdy już nie będzie odcinku, także w sumie nie mam co z tymi klipami zrobić, to wrzucę pod koniec tego odcinka. No nie wiem. Cieszcie się. Oj, nie ten przycisk. F się nie wyłącza w filmiku. Electric music. Jeżeli chodzi o imprezy, najlepsze imprezy robi Gargamels. Nie mogę. Co on zrobił? Wariat. O, ja nie mogę.
Ale to jest śmieszne. W ogóle coś mi się robi? Fajna zabawa. Polecam.